Panko, moi drodzy, zanim zaczniemy dzisiejszy odcinek, chciałem Wam zakomunikować, że mam dla Was do rozdania aż 2 bilety na IM 2019. Wystarczy wbijeć na mojego Instagrama i pod ostatnim zdjęciem napiszecie, czy wolicie grać solo, czy też składy. A dzisiaj o godzinie 21 wyłonimy 2 szczęśliwych zwycięzców. Ja sam osobiście na IM pojawię się już w niedzielę. Od godziny 14 do godziny 17 możecie mnie znaleźć w strefie Pepsi. Tam sobie zbijemy piąteczkę, zrobimy foteczkę. Nie może Was zabraknąć. Okej, moi drodzy. Zaczynamy 8 sezon. Dzisiaj sobie przejrzymy karnet bojowy. Zobaczymy sobie, jakie skiny nas czekają w sklepie w przyszłości. Sprawdzimy również ekrany wczytywania. Zobaczymy, jak zmieniła się mapa. Kupimy również kilka stopni karnetu bojowego, żeby odblokować banana, ponieważ mega jaram się tym skinem i chcę go mieć już dzisiaj. Przypominam, że możecie odebrać darmowy karnet bojowy, jeżeli wykonaliście zadania w sezonie 7. Okej, na samym początku mamy obietnicę karnetu bojowego. W ramach podziękowania za zakup karnetu bojowego 7 sezonu dajemy Ci 5 darmowych stopni. Okej. Przypominam, że darmowy karnet bojowy możecie również odebrać z moim kodem GamingWithFarrell. Będę naprawdę Wam mega wdzięczny za wsparcie. I coś mi się wydaje, że chyba zrobimy kolejną edycję konkursu na 50 tysięcy V-dolców, a może tym razem na 100 tysięcy. Dajcie znać w komentarzu, czy chcecie taki konkurs. Mamy tu na początku jakąś węże GG. Dobra, spray to jest. Co? Zmierzch bogów bez naramienników. Aha, jakaś edycja stylu zmierzcha bogów. Super. Sezon 8, karnet bojowy. Zaczynamy, moi drodzy. Co tu się dzieje? Jak to działa? A więc tak, przyjaciele moi, zaczynamy od samego początku, za pierwszy stopień. Pierw sobie odbierzmy, odbieramy sobie oczywiście ten lepszy zestaw karnetu bojowego. Karnet bojowy ulepszono, dobra, subcio. Następny przedmiot, exp. Tutaj mamy tego czarno sercy, o kurczę, tylko troszeczkę nam te napisy zasłaniają, ale trudno. Lecimy dalej, exp, ananas, o, tropikalny kamuflaż, super, spray, kobra na plecach, ej, przecudowna jest ta kobra, jakieś się oczka świecą, fajna. Chciałem Was jeszcze przeprosić za mój głos, ale jestem troszeczkę chory, mam nadzieję, że to zrozumiecie. Ekran wczytywania, mapa skarbów. Ej, fajny tło lobby. Ahoj, witaj przyjacielu. Ej, naprawdę super. Bananik. Lotnie już są za darmo? A czyli za karnet bojowy? Nie sądziłem, że te lotnie będą za karnet bojowy. Okej. Okay. Flaga. Piesek drewniany. Dziwne. Syrenka. Smugi takie koniczynkowe. Co to jest? Jakiś interaktywny plecak. Za chwileczkę go sprawdzimy. Chyba mi się wydaje, że wróci ten skin właśnie z koniczynką. On jest chyba na Świętego Patryka, tak? Coś takiego, dobrze mówię? Jeżeli nie, no to mnie poprawcie. Mamy kolejny skin z kobrą na głowie. Koniczynka. Sprężysta piłka. Jestem ciekaw, jak ten kauczuk się odbija. Drewno z plaży. Okej. Okay. Lotnia. Lotnia za karnet bojowy pierwsza. Super. Znaczy druga, bo pierwsze były węże. Ekran wczytywania. Konga. Ej, fajna. 500 V-dolców, okej. Okay. Dobra, kupujemy karnet bojowy. Sprawdźmy. Dobra, maksymalnie tyle. Mam nadzieję, że zostawicie tak pod tym odcinkiem 10 tysięcy łapek za to, że kupujemy te stopnie. Trzeba doładować V-dolce. Od razu polećmy z grubej rury. Doładujmy 10 tysięcy. Okej, okay, moi drodzy, na rejon wjechało 27 tysięcy V-dolców. Wow. Mam nadzieję, że to docenicie. To od razu zrobiłem zakupy na cały sezon 8. Okej, moi drodzy, odpalmy sobie teraz karnet bojowy. Kupmy stopień. Tylko do bananka kupujemy. O. Tak jest. O to chodziło. Gdzie jest ten skin? Gdzie jest banan? Ej, on jest interaktywny jeszcze? Czy jak? Czy będzie dopiero? Chyba tak. Ej, przecudowny. Bananek jest przecudowny. Mana, coś takiego napisane. Ej, kozak. Dobra, bananka sobie weźmy. Zatańczmy coś nim. Kocią przewrotkę. Pach. Okej, moi drodzy, lecimy dalej z przeglądaniem karnetu bojowego. Co mamy? Hybrydę. Spray V-dolce. Jakiegoś takiego liska. Emotka. O. Koralowy chór. Taka tropikalna muzyczka, super. Kilof, bardzo fajny kilof. Smugi ogniste, wow. Smugi ogniste, spoko. Skin łuski. O, to będzie fajnie wyglądało.
Spray the ending, dobra. Na, czyli z tej emotki jest to banan. Kojarzycie pewnie tą emotkę. Dobra, spoko jest, naprawdę. Spraye. Pyk, pyk, kolejny lisek, teraz edycja. Bombowe barwy, super. 100 fałdolców, 200 metrów frag. Wow, skra. Ognisty taki skin, super. Zebra. Zabójcza rockmanka. Tygrysie paski. O, to jest ciekawe, jak to będzie wyglądało. Lecimy dalej, dalej. Fałdolce, piesek, tym razem złoty. No i jest klucznik za 87. Wulkan, fałdolce. Moc gwiazdy, coś pod bombowe barwy mi się wydaje. Okej, później sobie przesłuchamy jeszcze. Lisek w hełmie. No nie mam pytań. Hula hop. Ale wiksa. I za setny poziom, moi drodzy, mamy kobietę. Czego się bym w ogóle nie spodziewał. Tak mało ma edycji? Nie, jeszcze za 99 mamy klucznik w masce. Luxe. Za setny poziom. No. Może być. Tak wygląda karnet bojowy. Teraz przejdźmy i zobaczmy, jak wyglądają skiny, które na nas czekają w przyszłych tygodniach. Ok, aktualnie znajdujemy się na stronie Fortnite Polska i tutaj będziemy mieli wszystkie skiny. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Tutaj mamy u góry trzy różne kolory nowego skinu, tego jaszczura. Tutaj mamy tą zasetny poziom. Tutaj też mamy jakiegoś edytowalnego jaszczura. Tutaj jest pirat. I zobaczcie, ile on ma edycji. Masakra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem różnych edycji ma. Wow. Do tego... do tej morskiej żaby, nie wiem czy widać, o widać, została dodana edycja, że ma taką rozgwiazdę na oku. Tutaj ci Power Rangers, się tak nazwijmy, plecaczki. Mamy tutaj lotnię. Lotnia z tego krzaczka. Krzaczka, z liści palmowych. Mi się wydaje, że to będzie lotnia za wina, więc trzeba zrobić pierwszego wina w 8 sezonie. A ja zapraszam Was na live'a, którego dzisiaj odpalam o godzinę 18:00. Będziemy grali z widzami. I powiem Wam co nieco na temat zmian, które przychodzą w marcu, ponieważ będę streamował od marca na Facebooku przez pierwszy miesiąc. Mam nadzieję, że dołączycie do mojego fanpage'a. Jeżeli dołączycie do fanpage'a, to Facebook automatycznie Wam wyśle powiadomienie, kiedy jest live. Okej, więc to w sumie chyba na razie z ogłoszeń tyle. Tutaj jak widzimy, był taki pakiet za 2000 fałdolców, za 80 zł, potem wykonywałeś zadania walentynkowe. I mogłeś z powrotem jakby te 2000 fałdolców odzyskać. I tutaj widzimy, jest skin chyba damski do tego zestawu. Wow. Tutaj plecaczki. Skafander. Tutaj jest jakiś rolnik. Jakiś zielone coś. Teraz przejdźmy sobie na drugą stronę i zobaczmy, jak skiny wyglądają z bliska. Okej, widzimy na początku mamy takiego farmera. No nawet dosyć spoko. Wąsa ma. Kaczuszka na głowie. No śmieszny, nie jest zły. Lecimy dalej. Tutaj mamy żeńską wersję bandoliera. Wiecie, tego komandosa, pewnie kojarzycie. Też nie jest taka zła. Nawet spoko, chyba kupię. Tutaj właśnie mamy to zielone coś. Nie wiem, co to jest, ale dosyć fajne. Hoodie ma na głowie. Tych skinów kompletnie nie lubię. Z tym jakimś noktowizorem, co to jest. Nigdy nie kupowałem i chyba nie będę kupował. Dla mnie useless. Kowbojka, tak? To jest kowbojka. Ma lasso jakieś. Karawkę z wodą, nie wiem, czy jak to nazwać. Mi się już kowbojka przyjadła z tamtego sezonu. O, pani gimnastyczka. No nawet fajna. Fajne leginsy. Dawno czegoś takiego nie było. Bananik, oczywiście na propsie. Pani farmerka z kolbą kukurydzy przy pasie. Wow. Dwa razy widzę, wrzucili. I tutaj jakiś Naruto. Fajny skill tutaj z kluczami, klucznik. I tutaj pani gimnastyczka, czy jak ona się nazywa... z maską na twarzy. Tutaj mamy tego całego Power Rangersa. Tutaj mamy klucznika z maską. Ognista wersja Króla Ognia, że tak nazwijmy. Tutaj jest ten pirat, który jest tak mocno edytowalny. Zwierzaki. Pach. Wow, aż tyle edycji tego liska? Super. Jest podobny do takiego zwierzaka Fenek ze świata przyrody. Dobra, moi drodzy, to co? Teraz przejdźmy, zobaczmy, jak wyglądają ekrany ładowania. Co my tutaj mamy? Pierwszy ekran ładowania. Jest to elfka z dzbaneczkiem, gdzie jest ukryta gwiazdka. Pewnie na końcu
tęczy, ale nie widzę tej gwiazdki nigdzie. Tu mamy mapę, gdzie jest ukryta gwiazdka. W sumie też nie widzę. Pająki. O, to jest ciekawe. Czyli te skiny wrócą i mamy jakiegoś gada. I mało tych ekranów czytywania. Myślałem, że troszeczkę będzie więcej. Okej, moi drodzy, sprawdźmy teraz, jakie zmiany zaszły na mapie. Jak widzimy, The Block został przeniesiony tutaj na motel. Tutaj mamy jakąś nową zatoczkę, że tak powiem. Wulkan się znajduje koło płaczącej puszczy. Karkołomnego kina już kompletnie nie ma. Tutaj było jeszcze chyba golfowe gniazdko na środku. Też zostało usunięte. Powiem wam, fajnie. Moim zdaniem fajnie, lubię zmianę na mapie. Czy coś się jeszcze zmieniło? Chyba nie, chyba to tylko tyle. A jeżeli się mylę, napiszcie w komentarzu. Sprawdźmy na koniec sobie jeszcze sklepik. Widzicie, paluch rybny dostał możliwość edycji, pogląd stylów. O, o tym właśnie mówiłem, o tym właśnie mówiłem. Taki kapitan paluch rybny. Nawet spoko. Przypominam, jeżeli będziecie kupowali jakieś sobie skin albo karnet bojowy, nie zapomnijcie wpisać kodu Gaming with Farem w sklepie, potwierdźcie. Ja dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za wsparcie. Za to mogę robić dla was konkursy, kupować duże ilości V-dolców, żeby później wykupywać wszystkie rzeczy ze sklepu. Jak widzicie, mamy nową emotkę, lunetę. Od razu ją biorę od buta. Jest przecudowna. Jest przecudowna. Mało tego, w wiadomościach mamy tą broń, kanon, więc z pewnością ten kanon będę testował dzisiaj. Może jeszcze nagram odcinek i powinien się jutro pojawić. Zobaczymy, jak on daleko bije, przez jakie struktury się przebija. No i co można jeszcze ciekawego z nim wymyśleć. To co, moi drodzy, ja wam dziękuję wszystkim za uwagę. Pamiętajcie, że widzimy się już w piątek, sobotę i niedzielę na IEM-ie. Mam nadzieję, że sobie zrobimy jakieś zdjęcie, zbijemy piąteczki. Dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę. Trzymajcie się. Cześć!